Cześć, jestem Waleria, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na przegląd tych rzeczy, które zużyłam przez ostatnie pół roku, może trochę więcej. Mam tutaj całe pudło, więc podejrzewam, że to będzie długi filmik. I nie segregowałam te produkty, więc będzie tutaj mieszanka i pielęgnacji, i rzeczy makijażowych, więc no po prostu zapraszam na oglądanie. I pierwszy produkt, który tutaj widzę na wierszu, to jest produkt, który chciałam zużyć do końca i nawet nagrałam w zeszłym roku filmik Project Pen, włączyłam tam kilka produktów, ale powiem Wam, że mi się nie udało z większością. No, starałam się je używać często, ale i tak nie zużyłam do końca. I ten produkt tutaj to jest puder prasowany z marki Chanel. Zużyłam go, sądzę, że bardzo dobrze. Dużo. Przy tym, że to jest puder, którego ja nie lubię, który jest widoczny na twarzy, z którym łatwo przesadzić, który w sumie nic takiego fajnego nie robi, ani nie wygładza, ani nie utrwala ten makijaż. No to jest taki zwykły, podstawowy puder, tylko że w ładnym opakowaniu, który kosztuje bardzo drogo, więc nie polecam i na pewno go powtórnie nie kupię. Natomiast następny produkt to jest mój ulubieniec, o którym też wspomniałam w innych filmikach. Uwielbiam ten produkt, to jest maseczka ze Sensai. Ta podstawowa maska do twarzy na noc. Ja ogólnie uwielbiam maski, które można używać na noc. Nie lubię maski, które trzeba zmywać. A więc ten produkt od razu trafił u mnie w ulubieńcach, tym bardziej, że ta maska przepięknie tak odżywia tą cerę, naprawdę, i łagodzi. Kiedy miałam podrażnienie na skórze, ja mam bardzo taką cerę wrażliwą na szyi, nie wiem czemu, ale zawsze pierwsze co, to szyja u mnie się podrażnia po prostu bardzo szybko. Wszystkie te kwasy, nawet witamina C albo retinol, to zawsze pierwsze to cera czerwienieje i skóra staje się bardzo sucha. A ta maska fajnie łagodzi te podrażnienie, odżywia cerę. Cera rana jest taka miękka, promienna i odżywiona, więc ja uwielbiam. Jest bardzo wydajny ten produkt, tutaj 100 ml, więc używałam naprawdę tej maski bardzo długo, ponad rok czasu, ale nie żałuję i kiedyś na pewno ją kupię ponownie. A następny produkt też z pielęgnacji cery, to jest marka CeraVe i to jest taki żel do mycia twarzy, ale nawilżający do cery normalnej oraz suchej. To jest taki fajny produkt, który się w ogóle nie pieni, nie ma zapachu, co ja bardzo uwielbiam, i on jest naprawdę taki łagodny, po nim skóra jest oczyszczona, ale też nie jest taka ściągnięta, jest na odwrót nawilżona, więc bardzo mi się spodobał ten produkt. Jest też wydajny, fajnie, że posiada pompkę, więc ja na pewno do niego kiedyś wrócę. Natomiast ten produkt u mnie się nie sprawdził, to jest marka Ren, to jest marka australijska, to jest Clean Jelly Oil Cleanser i to jest produkt oczyszczający do twarzy na bazie olejków. I używamy go jako pierwszy produkt do oczyszczenia twarzy. Mi się nie spodobała konsystencja. To jest taki żel, ale on jest oleisty, taki bardzo gęsty. Rozprowadzam go po suchej cerze, a później ciężko go zmyć. Trzeba używać jakieś tam, nie wiem, gąbki albo coś, bo on nie emulguje.
albo chusteczki. I też nie domowała mi dobrze makijaż, jak trafia do oczy, to szczypie, więc no ciężko było mi naprawdę zużyć ten produkt. Ja później już starałam się go używać do mycia ciała, ale też nie jest to przyjemna konsystencja, więc nie wiem, coś tutaj poszło nie tak i ogólnie nie polecam. No, wszyscy chyba znają ten produkt, to jest hit koreańskiej pielęgnacji, to jest krem z filtrem SPF 50 od marki Holika Holika, który się nadaje i do twarzy, i do ciała. Ogólnie bardzo fajny produkt, mi się spodobała konsystencja, on fajnie nadaje się też pod makijaż. No, trochę może przetłuszczać tą cerę, jak większość chyba kremów z SPF, ale makijaż na nim się utrzymuje, przynajmniej u mnie, się nie roluje, więc jest bardzo fajny i tutaj 100 ml, a cena jest w miarę dobra, więc kiedyś na pewno do niego wrócę. Tutaj mam dwie odżywki z marki Anven. Miałam też trzecią, ale wyrzuciłam opakowanie, zapomniałam, że trzeba zbierać, więc tutaj mam emolientową odżywkę do włosów o średniej parowatości i proteinową odżywkę też do włosów o średniej albo niskiej parowatości. Powiem Wam, że produkty są ok, nie są jakieś tam zachwycające, żebym znowu chciała ich powtórzyć, ale nie są też złe. Cena jest w porządku, zapach jest łagodny, nie za mocny, no są po prostu ok, nic więcej. Produkt, który cały czas kupuję ponownie, to jest marka Sephora i to jest płyn dwufazowy do zmywania makijażu oczy oraz ust. Dla mnie kiedyś to był najlepszy produkt, bo naprawdę zmywa każdy makijaż, każdą maskarę, każdy liner i nie podrażnia mi oczy. Często go zamawiam, są różne opakowania, mniejsze i większe. Są też dwa rodzaje tego produktu. Jeden z czarną pokrywką, a drugi z białą pokrywką. Ja polecam ten z czarną, bo z białą szczypie mi strasznie oczy. I na pewno kiedyś go powtórzę, teraz testuję inne produkty tego typu, ale to jest naprawdę dobry, sprawdzony produkt. Tu mam opakowanie pudru enzymatycznego. Ja nie wiem, co to za marka była. Tutaj też tak przyklejone to. Nie mogę... Chyba to marka Apiu koreańska. Kiedyś kupiłam ten puder enzymatyczny, ale nie zauważyłam w ogóle żadnego działania po tym produkcie. Żadnego. Teraz używam ten puder z Tatchy, który Wam pokazywałam w innym filmiku. No to... Niebo i ziemia po prostu. Ten nie robił mi nic i nawet go nie zużyłam do końca, bo ani oczyszczał twarzy, ani złuszczał. Po prostu nic nie robił. A tamten starszy jest rewelacyjny, więc to jest po prostu strata mojego czasu i pieniędzy. Krem do twarzy, który uwielbiam i mam kolejne opakowanie już przygotowane, to jest krem z Ole Henriksen z peptidami. Bardzo, bardzo fajny produkt. On spodobał się każdemu rodzaju cery. Skóra po nim wygląda bardzo zdrowo, napięto, odżywiona, nawilżona. Nadaje się jako pod makijaż, tak i do pielęgnacji wieczorowej. Uważam, że to jest przepiękny produkt i ja ogólnie lubię markę Ole Henriksen, więc polecam. No i trochę tutaj mam rzeczy makijażowych, a właściwie mam maskary z marki Lancome, wszystkie trzy. To jest Idol, to jest klasyczna hipnoza,
oraz najnowsza maskara, która też odżywia rzęsy, to jest serum oraz tusz do rzęstwa w jednym. Powiem tak, że najbardziej mi się spodobała, ogólnie to używam dosyć często tej maskary, teraz też używam Idol. Lubię tutaj szczotkę przede wszystkim. Jest to silikonowa szczoteczka. Sama formuła też bardzo fajna, ona fajnie wydłuża te rzęski i przepięknie rozdziela. Podkręca też, nie daje dużej objętości, ale fajna jest ta objętość. Te wszystkie maskary, no nie wszystkie, a te dwie maskary przynajmniej, to utrzymują się przez cały dzień, nie odbijają się, ciężko ich dosyć zmyć. Ta daje większą objętość, mniejszy skręt, ale też bardzo fajna, też bardzo spodobała mi się. Ale ta najnowsza, do której miałam największą taką nadzieję, że to będzie to właśnie, bo to jest serum i maskara dwa w jednym, że moje rzęsy będą z czasem odżywione. Trochę nie zrozumiałam tego, może dlatego, że ja mam bardzo krótkie rzęsy, ale po pierwsze, perfumowana maskara to dla mnie od razu nie, bo ja mam dosyć też wrażliwe oczy. Sama formuła jest taka jakby gęsta, ta szczoteczka jest oblepiona tym, za dużo tej maskary na szczotce, ona ani pogrubia mi rzęsy, ani wydłuża, ani podkręca. Jedyne co robię, to się odbija w ciągu dnia, więc ja nawet jej nie używałam dłużej niż miesiąc chyba. Dlatego też nie zauważyłam, żeby stan moich rzęs się polepszył, ale po prostu no, denerwowała mnie ta maskara, dlatego że cały czas się odbijała. Krem, albo nie krem, a bardziej mleczko do ciała z marki Clarins. Bardzo, bardzo fajny produkt. Naprawdę dogłębnie nawilża tą cerę. I szybko się wchłania, nie zostawia jakiejś nieprzyjemnej lepkości. Bardzo mi się spodobał ten produkt. Jedyne co, to w marce Clarins nie lubię, że te wszystkie kremy są za bardzo pachnące, takie perfumowane, no za mocno, za dużo tego perfumu po prostu ja nie bardzo lubię. Ale sam produkt jest świetny. Jeden z lepszych produktów do nawilżania ciała, jaki kiedykolwiek używałam. Sama polecam z Bali Body, ja o nim już wspomniałam też w innych filmikach. To jest jeden z moich ulubionych samopolaczy. Bardzo szybko działa. Ja miałam odcień dark i trzymałam, to jest taka pianka, i trzymałam ten produkt na skórze przez 3 godziny i miałam właśnie taką fajną, ładną, złotą opaliniznę, która się utrzymywała u mnie przez 2 tygodnie. I też nie za bardzo śmierdzi ten produkt. No, pachnie jak samopalacz, ale nie za mocno, więc mi nawet nie przeszkadzał. I bardzo fajnie, że to jest taka szybka opcja. Nie trzeba przez całą noc spać w samopalaczu, a po prostu 3 godzinki trzymasz, później zmywasz i masz ładną opaliniznę. Tonik do twarzy z Isn't Tree z zieloną herbatą. Isn't Tree to jest marka koreańska. Ja uwielbiam koreańską pielęgnację. Ja jej ufam w 100%, bo od lat, ile już? Ponad 10 lat używam różne produkty do pielęgnacji twarzy koreańskie i no, były liczne produkty, na których się zawiodłam, ale 95% z tych kosmetyków, które używałam, zawsze mi się podobały
I tak samo jest z tym tonikiem. On jest bardzo nawilżający, fajny, on łagodzi też. I te ogólnie bardzo lubię tę markę, używałam wielu produktów i zawsze odpowiada potrzebom mojej skóry. Peeling do skóry głowy z marki Only Bio. Użyłam, szczerze mówiąc, może z 4 razy ten produkt. Nie jestem fanka peelingów do skóry głowy, bo ciężko je zmyć. Przynajmniej te, które testowałam, ten też ciężko się zmywa. W tej marce nie podoba mi się ogólnie zapach. Za mocny dla mnie. Więc nie zużyłam nawet całego, a jest już dawno po terminie, bo termin tutaj po otwarciu 6 miesięcy, a jest już dawno, dawno po terminie, więc po prostu wyrzucam. Maselko oczyszczające. Bardzo fajny produkt. Skuteczny. Fajnie roztopia ten makijaż. Oczyszcza skórę. Ładnie emulguje też. Nie do końca dobrze oczyszcza mi okolice oczy, ale za swoje pieniądze jest to dobry produkt. Ja jestem fanka tego All Clean Balm z Hamish, to jest mój ulubieniec od wielu, wielu lat. Zużyłam kolejne opakowanie, w łazience mam kolejne opakowanie, które też prawie zużyłam. I mam zapas, więc mój pierwszy wybór, jeżeli chodzi o podobne produkty, to jest ten z Hamish, ale ten z Bandzi to też jest niezły produkt. Ten lepiej emulguje, lepiej mi oczyszcza okolice oczy. Więc tak, te dwa produkty to polecam. Korektory do twarzy i pod oczy, 3 sztuki. Ten z Nude Sticks to jest jeden z moich ulubionych korektorów ogólnie. Ma bardzo fajną konsystencję, ma średnie krycie, on jest nawilżający, nadaje się do suchej cery, do dojrzałej cery. Ładnie wygładza, kamufluje. Wygląda bardzo naturalnie na skórze i na pewno go kiedyś powtórzę. Korektor z Dominique Cosmetics też świetna opcja. Bardzo podobne są właściwości tych dwóch produktów, tylko że w Dominique Cosmetics tutaj mamy taką szpatułkę, która jest zrobiona z która jest metaliczna i bardzo fajnie tak chłodzi tą okolicę pod oczami, tylko że nie jest to produkt wydajny, bo tutaj mamy tylko 4 ml, a w Nude Sticks mamy 10 ml, więc podobne właściwości, a bardziej wydajny i bardziej się opłaca, to ten Nude Sticks. Ten korektor kiedyś był hitem w internecie, L'Oreal Infallible, więc ja też go kupiłam. Nie trafiłam niestety z odcieniem. Jest to odcień 327 i dla mnie to za jasny odcień. Ja go nie zużyłam do końca, ale jest już dawno po terminie. Tak to wygląda. No nie jest zły jakiś odcień, ale przez to, że to jest bardzo mocno kryjący korektor, no to wygląda tak bardzo sztuczno. Od razu jest widoczny, jakoś nie stapiał mi się ze skórą, był ciężki. Ja mam okolice pod skórą, ja mam okolice pod oczami bardzo suchą, a on jakby podkreślał tą suchość, więc mi się nie spodobał. Odżywka z marki Drunk Elephant z kokosem. Jest ok. Tak, żebym chciała znów ją kupić, to nie, bo nic specjalnego nie robi. Łagodny zapach kokosa, trochę nawilża, ale nic specjalnego. Tamte odżywki z Anwen i ta odżywka są bardzo podobne, więc... Kolejny żel do mycia twarzy, tym razem z Clinique. To jest nawet nie żel, a mydełko do mycia twarzy. I jest w porządku. Nie wysusza skóry,
ładnie oczyszcza, nie ma zapachu, co jest plusem. Nie została moim ulubieńcem, ale produkt jest w porządku. Natomiast ten produkt z Sephora, żel oczyszczający z probiotykami, też jest w porządku. Bardzo podobny dla mnie do tego z Clinique, tylko że kilka razy tańszy. Od razu może pokażę zużyte serumy z Dr. Jart Ceramidin. Bardzo fajny produkt, spodobał mi się. Fajnie odżywia cerę, nawilża. No, robię to, co powinien. Dosyć drogi, ale skuteczny. Ampulka z Isn Tree z peptidami do skóry dojrzałej. Bardzo fajny produkt. Ja byłam bardzo zadowolona. Tutaj my mamy taką pipetę. Bardzo fajnie nawilża skórę. Odżywia skóra z tym produktem po prostu promienieje. Szybko się wchłania. Nie posiada zapachu. Fajny ma skład. No, lubię ten produkt i na pewno go kiedyś powtórzę. Produkt serum z Pyunkhanyul. Ja uwielbiam tą markę. Każdy z produktów, który testowałam, jest bardzo odżywczy. To serum też ma taką konsystencję. Bardzo nie lubię tutaj tą pipetę, bo ona działa na koniec, już źle działa. Ale sam produkt w sobie jest bardzo dobry i ma w sobie i ma konsystencję takiego mleczka i nawet go można używać zamiast kremu, bo jest bardzo odżywczy i fajnie też się nadaje pod makijaż. Do skóry suchej to jest zbawienie. No i serum z marki Lancome, ten ich bardzo popularny Genifique, też ma taką pipetę. Szczerze, ja nie zauważyłam, żeby on cokolwiek dawał mojej skórze. No wiecie, od takich drogich, bestsellerowych produktów to ja oczekuję zawsze więcej. On nawilżał mi cerę, ale też nie jakoś tak za mocno. No dla mnie bardzo średni ten produkt. Tonik rozświetlający z marki Pixi. Fajny. On posiada w sobie kwas glikolowy i złuszcza. Więc jeżeli macie cerę wrażliwą, to trzeba na niego uważać. Ja go używałam raz w tygodniu tylko, bo dla mnie on mógł być trochę podrażniający, kiedy właśnie używałam go częściej. A jako taki produkt raz na tydzień, dwa razy w tygodniu, to w porządku. Fajnie złuszczał i cera faktycznie po nim była taka bardziej promienna. Ten krem bardzo ja lubiłam, to jest Dermalogica i to jest wygładzający krem do twarzy. Bardzo go lubiłam używać pod makijaż, bo tutaj akurat jest wszystko tak zbilansowane, że i jest odpowiednie nawilżenie i odpowiednie odżywienie skóry i makijaż na nim wygląda przepięknie, więc na pewno kiedyś go powtórzę. Podkład w sticku z marki Hourglass, no to też był w moim Project Pen zeszłego roku. Prawie go zużyłam do końca. Tyle mi zostało, ale jest już dawno, dawno po terminie i nie chciałabym sobie zrobić krzywdy. Ogólnie produkt jest fajny, ma duże krycie, ale łatwo się rozprowadza no, po prostu fajnie wygląda na cerze. Nieprzesuszanie, wygląda jak maskę. Ja lubiłam go używać z pędzelkiem. Wtedy on wygląda bardziej naturalnie. Czy kiedyś powtórzę? Myślę, że nie, bo ja zawsze lubię próbować nowe podkłady, nowy korektor i bardzo rzadko kiedy kupuję ponownie, nawet jeżeli bardzo lubię ten produkt, bo po prostu cały czas na rynku pojawiają się nowe produkty i chcę się testować coś nowego. Deodoranty.
Bardzo lubiłam ten z Drunk Elephant. On fajnie nawilża tą okolicę pod pachami. Przy tym jako deodorant też fajnie się sprawdza, przynajmniej u mnie. I on miał fajną taką kremową konsystencję. Tutaj odkręcasz ile potrzebujesz, ja już nic nie mam. I nabierasz ten krem i sobie rozprowadzasz pod pachami. Dla mnie opcja była bardzo wygodna, bo on też szybko się wchłaniał. Ja nie lubię deodoranty z tym, jak to się nazywa, takie rolujące, bo oni są za bardzo mokre i trzeba długo czekać, aż on wyschnie. A tutaj kremowa konsystencja, bardzo fajny produkt. Natomiast ten w sztywcie z marki Schmidt, bergamot i lime, zapach bardzo ładny, mi się podoba. Ale użyłam go dosłownie kilka razy. On strasznie żółci mi białe ubrania, a ja bardzo lubię ubierać się na biało i nie chcę potem mieć tych żółtych plam, więc dla mnie to jest porażka. Ogólnie cały czas szukam fajnego deodorantu albo antyperspirantu bez aluminiuma w składzie i nie mogę odszukać. Te dwa produkty nie mają w sobie aluminiuma, ten mnie zawiódł, a ten jest bardzo fajny, więc kiedyś go powtórzę, ale może znacie jakiś sprawdzony produkt, to proszę o polecenie w komentarzach. Wosk do stylizacji brwi z Anastazji zużyłam do końca. Bardzo mi się podobał, fajnie utrzymywał te moje uparte włoski. Jest bardzo wydajnym produktem, ale trochę może tak błyszczeć na brwiach. Ale ogólnie jest bardzo fajny. I wosk z Sasha, to jest marka, nie wiem, chyba rosyjska, ale była dostępna na stronie Beauty Stuff, więc tam zamówiłam i pierwszy raz byłam w szoku, bo ten produkt użyłam dosłownie, on jest bardzo śmierdzący, strasznie, to po pierwsze. Ale co jest najgorsze, że użyłam go dwa razy, i on mi, nie wiem, tak podrażnił skórę pod brwiami. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam. Skóra była czerwona, podrażniona i zaczęła mi się złuszczać po prostu. To było strasznie. Ja nie wiem, co tu jest w tym produkcie, ale to jest koszmarny produkt i nie polecam nikomu. Mój ulubiony olejek z NARS. Oh, uwielbiam ten produkt, na pewno go kupię ponownie. Świetny olejek, fajnie nawilża i odżywia skórę. Ma trochę w sobie koloru, więc też jest na plus. Produkt z Moroccan Oil to jest taka odżywka bez spłukiwania w sprayu do włosów. Ja mam taką miniaturkę i bardzo mi się spodobała. Trochę może intensywny ten zapach, ale no, nie za bardzo mi przeszkadza, ale naprawdę fajnie zmiękcza te włosy. Ja dzisiaj użyłam ją ostatni raz. No naprawdę, jak na odżywkę bez spłukiwania, to jest cudowny produkt. I produkt rozczarowanie roku po prostu, to jest krem z Estée Lauder Renutriv. Liftingujący krem, nic nie zobaczyłam, zużyłam do końca, bo jest strasznie drogi, ale no nie założyłam nic. Konsystencja była taka dosyć gęsta, taka bardziej budynowa, dziwna dla mnie. No jak na te pieniądze, to on nie robił naprawdę nic. No troszkę odżywiał, troszkę nawilżał, ale nic spektakularnego nie robił w ogóle. A konsystencja nie bardzo mi się spodobała, więc nie polecam. No cóż, to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wy się nie znudzili, że fajnie się ze mną bawili.
I proszę, napiszcie w komentarzach, jeśli próbowaliście cokolwiek z tych produktów. Czekam też na polecenie fajnych deodorantów albo antyperspirantów, najlepiej w sztywcie, bez aluminium. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!